Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Slime Rancher, witam ponownie, gramy, zaczynamy naszą kolejną przygodę. Ostatnio robiliśmy sobie przebudowę delikatnie bazy, trochę się pozmieniało, mam nadzieję, że teraz będzie to wygodniejsze. Pokażę wam co postawiłem tutaj w tym miejscu jeszcze. Chwilkę sobie pograłem poza odcinkiem, poza nagrywkami i postawiłem sobie ten inkub, znaczy ten silos. I teraz faktycznie tutaj jest kurde masa miejsca, żeby trzymać te plorty. Ponieważ nie zawsze jest sens je sprzedawać, ponieważ są tanie w tym momencie, więc po prostu można je składować sobie i w tym momencie, jak będą potrzebne, to możemy sobie je posprzedawać, jak będą cenne, że tak powiem. A dzisiaj, plan na dzisiaj mamy taki, że musimy udać się do tych nowych terenów i dorwać mint mango. Przede wszystkim idziemy po mint mango, musimy je znaleźć, żeby zasadzić u siebie. Pięk się zmienił, ale nie. Na razie omijamy wszystko, nie zbieramy nic stąd, bo chciałbym może stamtąd jakieś inne kury sobie zabrać, albo coś w tym stylu. Tamtego draja nakarmiliśmy, to tu idziemy dalej. W ogóle też tutaj ogólnie, tu są te złe. Tu są te złe, które nas chcą zjeść. Ale ja bym chciał to też pozwiedzać może, więc trzeba będzie pokminić. Co to jest? Mogę wsiąść? Nie mogę. Tam też trzeba będzie wleźć pewnie później, żeby tam poeksplorować to. Może coś ciekawego się trafi. A teraz śmigamy. Ostatnio też dokupiłem sobie, dostałem ofertę w sklepie, dokupiłem sobie ten... Mój jetpack teraz ma dużo większe możliwości. Nie zużywa się tak szybko, więc mogę trochę dłużej latać. Mogę też trochę dłużej biegać, mam więcej życia. I mam też 50 miejsca w plecaku na te pojedyncze plorty albo inne rzeczy. Więc trochę więcej zawsze możemy tego zebrać. Dalej oczywiście tylko 4 rzeczy mogę wziąć. Bo to jest taki max, jaki tutaj chyba przewiduje gra. Natomiast teraz mogę wziąć 50 sztuk tego. Więc zawsze troszeczkę więcej. Zawsze to jakąś robotę będzie robiło dla nas. Teraz idziemy zobaczyć. Na razie stąd nie zbieramy nic, bo to nie potrzebujemy. Mi głównie chodzi o mint mango. Musimy znaleźć mint mango, trzeba je zasadzić. Bo wielu z was właśnie pisało w komentarzach, za które oczywiście dziękuję, że to jest spoko opcja i się przydaje. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Tak jak pod każdym ostatnim odcinkiem, nie żebym żydził oczywiście łapki w górę, aczkolwiek to faktycznie poprawia zasięgi i przyczynia się do tego, że kanał się rozwija trochę szybciej, są większe wyświetlenia, jest ilość większa osób, przyrost osób na kanale i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ, to miałem zabrać też jeszcze, ponieważ z tego co widziałem, to prawie połowa nadal nie ma subskrypcji jeszcze, także szkoda, żeby to tak leżało odłogiem, że tak powiem. Zawsze może to się przyczynić do tego, że kanał po prostu będzie się szybciej rozrastał. Wiadomo, im więcej... No właśnie tam! Właśnie tu, ściochu! Im więcej osób, tym większa zabawa. Mam nadzieję, tak mi się wydaje przynajmniej. I szukamy tego mint mango. Nie wiem za bardzo, gdzie mogę tego szukać. Chyba tam trzeba będzie dalej troszeczkę przejść. Włazimy sobie wszędzie, zobaczymy. Tutaj nic nie ma. Bo pisaliście mi wiele razy, że to mint mango chyba jest najlepsze. To chyba taki zielony owoc, tak mi się zdaje. Że ono jest najlepsze. Że najwięcej slimów je lubi. Oho, tu są złe. Tu są bardzo złe. Ja mogę je potraktować wodą? Poszły niwon. Nie mogę, ale mogę wywalać je. Aha! Mogę was wyrzucać w pierony. Dobra, czy tam jest coś, co ja mogę tam zabrać? Tamte są jeszcze. Tamtych nie mam w ogóle. Nie, czy mam? Które to są? Honey slimy. Gdzie mam honey slimy? Pamiętam. No, będę miał teraz. Weźmiemy sobie je. Tu są kurki. No właśnie, wiedziałem, że zmienisz się w końcu w tego drania. Się pozmieniają dranie. Dobra, to jest kolejny Honey Slime. Jego też sobie wezmę. Bo nie pamiętam, czy ja je miałem. Napiszcie mi w komentarzach, czy ja miałem te Honey Slimy, czy nie miałem ich. O, patrzcie. Mint Mango, jest. Tego właśnie szukaliśmy. Uju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 j
Chciał mnie zaatakować. No, aż ty, nie zdążyłem. Dobra, idziemy dalej.
Jak kurczaki zostawiamy, tego na razie nie chcemy. Ja chyba miałem Honey Slime, a może nie? Nie wiem, powiem wam szczerze, teraz zwątpiłem. W każdym... O, to też miałem zabrać. Jak to jest? To? A, Hen Ornament, dobra, bo ja zwątpiłem w swoje możliwości. Mam dwa razy Hen Ornament, one się stakują, cudownie. Nie będzie dużej straty. Ty jesteś co? Briar Hen. Na pewno wiem, że niektóre... Wodne! Dawaj mi wodnego! Ja chcę wodnego. O, wyłaź. Ja chcę wodnego slajma. Chyba więcej nie ma wodnych. Trzeba będzie im postawić nowe nowe miejsce, gdzie będą mogły pływać sobie. Ale tylko na razie jednego mamy. Słabo. Czy jest przejście dalej? Nie, nie za bardzo. To tam pójdziemy. Tu jest jakiś aktywny teleport. Tylko gdzie on prowadzi? Do bazy. To ja do bazy na razie nie chcę iść jeszcze. Baza jest na razie fe. Na razie zwiedzamy jeszcze. Czy ja mogę tam do góry wlecieć? Hop, w górę. Nie, nie mogę. Ta migra nie pozwala wlatywać. Dobra. Ale wodne spoko. Wodne trzeba będzie przygotować im miejsce, bo wodne taką specjalną mają tą zagrodę inną. Taką sadzawkę. W sumie trochę tak jakby. O! Co tu mamy? Nic ciekawego, trochę hajsu. Ale cieszy mnie to, że mamy mint mango w końcu, że nam się udało zebrać to. O, tu jest jakieś przejście. Czy ja tu szedłem wcześniej, czy nie? Tu są niebezpieczne, tego co widzę. Hop. Bo jest informacja, że tu są te złe, które chcą nas pożreć. Honey Hunter Largo. I mint mango. Kabum. Czy ten też jest zły? Ja, on jest duży, nie mogę go wziąć. A ten, jesteś też duży? Też duży, nie mogę cię wziąć. Ale ciebie mogę wywalić, do wody. Do wody poszedł on. Dobra, idziemy dalej zobaczyć. Leć tam. Bo ja bym chciał naprawdę wziąć ten. Ja bym chciał wziąć sobie te... Oj. Mnie ugryzł? Ej, no bez jaj, nie gryź tam mnie. Ja was załatwię wszystkich, zobaczycie. Ja wam pokażę siłę swoją. Ono tu kolejny. Ono. Poszedł on. Dobra, tam sobie mogą leżeć. Tego też nie chcemy. Kurde, tu wszędzie są te złe. Ja bym chciał jednak jakieś dobre znaleźć. Dla odmiany, tak ogólnie wiecie. Dla zróżnicowania terenu. Trzeba się poruszać szybko. Tam chyba też mogę przejść. Ja tu w ogóle chyba nie byłem tędy. Nie kojarzę, bym tutaj był gdzieś. Hop. I lecimy. Tu nic ciekawego nie ma. Gdzie ja tutaj w ogóle dojdę? Odnowiło się. Mogę lecieć dalej? No powiem wam, że bez tego jetpacka w ogóle nie ma opcji, żeby pozwiedzać coś więcej. Tu nic nie ma. No tu są zwykłe już. Myślałem, że coś więcej będzie. Tam jest skrzynka, co prawda, ale w skrzynce chyba nic za bardzo nie znajdę ciekawego teraz. Tam przeważnie są takie same rzeczy cały czas. Hop. A tu jak sobie pójdziemy? O, czekajcie sekundkę, telefon mi dzwoni. Wyciszę.
Dobra. Już wyciszony. Już mi nie będzie nic przeszkadzało. Jak my w ogóle jesteśmy? Gdzie ja polazłem? A, tutaj braliśmy tego. Tu braliśmy tego slajma, dobra. Tego wodnego. Tylko jednego mamy, co prawda, ale to spoko. Zawsze coś. Tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy. W ogóle fajne jest to czasami, że oni tak właśnie zrobili, twórcy zrobili to, że można górą sobie przełazić. I czasami nie trzeba właśnie pakować się w te... O, tędy sobie pójdziemy. Szkoda tylko, że się robi ciemno powoli. A ja po zmroku wolałbym tutaj nie łazić, bo mogę szybko dostać bęcki. Tam jest coś, co to jest? Co to jest? Mapa! Mapa sacre car... sacre ble. Dobra, czyli czekajcie, gdzie są nasze tereny normalne? Tu jeszcze jakieś tereny w ogóle księżycowe chyba, jakieś takie dziwne. Tu jest baza. Chyba. Chyba tu jest baza, tak, tak. Tak, to jest baza. Nie, to jest, tu jest baza, w tym miejscu jest baza, o. Tu jest baza. I myśmy szli tędy, 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 tu, tu, tu i tu wleźliśmy. Okej, spoko. Tu jest coś, to zobaczcie. Tu jest jakiś znacznik. To jest teleport chyba jakiś, do domu chyba, tak? Tak mi się wydaje, że to jest taki teleport do domu. Bo tych teleportów, bo tu będzie więcej. Ale zobaczcie, to jest w ogóle teren do zwiedzania. Zobaczcie to. To jest ogromny teren. Ciekawe, czy my w ogóle wszyscy wszędzie byliśmy już. Chyba tu nie byliśmy. Chyba, że tu są te złe właśnie. Chyba, że tu właśnie byliśmy teraz. Gdzie mam tą mapę, jakoś mogę... Mam ją ze sobą! Dobra, 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 dobra. Czyli o teraz się nie zgubia. Patrzcie, czy ja muszę się kierować tam, żeby wyjść. Okej, cudownie. Do tego nie wiedziałem, że tak można. Hop, tu zostaniemy chwilę. Odpoczniemy, zregeneruje się nam ten. Tam musiał mnie dostać, ale to potędy muszę iść. Nie wiem, czy ja tutaj wlecę na górę. Dawaj, 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 dawaj. A, jestem! Zobaczcie. Idealnie. Teraz gdzie ja mogę iść? Tam jest wyjście. To tu idziemy zobaczyć sobie. Dzisiaj będzie akcja eksploracja. Tu mogę po drzewach łazić fajnie. Tam jest wyjście chyba. Tak, tam jest wyjście. Że kurde, ciemno się już robi powoli, a ja tutaj nie chciałbym nocą łazić, bo tu może być nocą tak srogo. Bo tu pewnie będą wyłazić te jeszcze. Ale połazimy, pokręcimy się chwilkę jeszcze, zobaczymy, czy coś ciekawego nam tu się spotka. Może jakieś nowe ten, może huntery by nam się trafiły. O, huntery byśmy chcieli w sumie. Hunter slime byśmy bardzo chcieli. Zobaczymy. Cieszy mnie to, że mamy ten, że mamy mint mango. Że mamy poodle slime'a. Mamy pudla. Bardzo fajnie, trzeba będzie go gdzieś tam ten znaleźć mu miejsce. A, czy to jest przejście do złego terenu? Tu jest przejście do złego terenu. No w górę, w górę, w górę, w górę. Up, 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 up. Nie mogę tędy przejść, kurde. Tutaj byliśmy chyba, tak? Tutaj po prostu było brzydko. Było B dla nas. Tak, bo chcieli nas zjeść. Tu nas chcą ewidentnie zjeść, więc musimy wyjść. Musimy to delikatnie obejść. Zobaczymy sobie ten na początek. Gdzie nas na... O, właśnie, to jest znowu ten treasure pod. Tylko nie wiem, jak się go otwiera jeszcze. Muszę sobie poczytać, jak go otworzyć. Czy da się w ogóle otworzyć go? Znaczy, no, na pewno się da, ale w jaki sposób? Tutaj nic nie ma. Co to za kryształki są? Tu jest jakieś przejście. I co tu spotkamy? Co tu możemy spotkać? Są wodne? Wodny! Dziękuję. Szkoda, że tych slajmów nie można rozmnożyć, że tak powiem. Nie. Poszedł, poszedł. Poszedł stąd. Tadam!
Zażegnałem akcji. Już nie ma złych. Znaczy pojawią się na pewno za chwilę znowu. Ale teraz obecnie ich nie ma. Możemy przejść. O Jezu, ale sypnął. Co one noszą ze sobą? Co one mają na twarzach? A nic. To będzie. Pieniążki. Pieniążki są spoko, przydadzą się. Bo teraz akurat jestem biedny w tej chwili. Mam bardzo mało pieniążków mam. Pogofruty, ale pogofruty na razie nie chcemy. Och, tam się pojawiły te czarne już, te złe. Trzeba unikać w sumie, tak trochę. A, bo tu było przejście dalej, zobaczcie. Tu jest przejście do tych nowych terenów. Okej, to już wiemy. Na pewno tu nie raz jeszcze przyjdę, żeby to sprawdzić, ale okay, ogólnie... O, zobaczcie, kolejny. To przejście, tu byliśmy, na pewno byliśmy. Ale tutaj sobie możemy przejść teraz, patrzcie. O, tu i do góry sobie pójdziemy. Aha, to jest wyjście zupełnie. No to ładnie, ładną mam orientację w terenie, nie sądzicie? Ale dobra, to my tutaj wejdziemy do góry sobie. No, up. O, jestem, dziękuję. Tu nie mogę przejść, ale tu mogę przejść chyba. Tak. Ojku. W nosie mnie kręci, jetpack mi się skończył. No dawaj do góry. Dobra, czekajcie, mapka. Tam pójdziemy, zobaczymy co jest. Tu mogę chyba spać gdzieś zaraz, albo wpadnę w tekstury i będzie w ogóle pozamiatane. I już się nie wydostanę. Nigdy. Hop. Te przejścia nie ma, kam idziemy? Tam idziemy. Ja wiem, moi drodzy, że trochę błądzę, ale staram się tak, wiecie, tak ogólnie sobie ogarnąć. Tam jest przejście, trzeba by tam pójść, zobaczyć. Staram się rozpoznać ten teren, gdzie tu właśnie mogę przełazić. Później nie błądzić jakoś tak mega. I tak będę oczywiście, bo zdaję sobie z tego sprawę. A to są złe. Ale przez złe musimy i tak chyba przejść, tak mi się wydaje. Żeby wejść na tereny te lepsze. A tu są te czarne w ogóle. No niedobrze, tutaj wszędzie się kręcą kurde te gnojki. O, zobaczcie, ciąga go i zjadę go bezczelnie. Czy one tu wskoczą? Tar slime, ciekawe bardzo. Dobra, dalej idziemy tam. No, do góry. O, dziękuję. Tutaj chyba nic nie ma. Są wodne? Nie ma wodnych. Czemu nie ma wodnych? Dajcie mi wodne jakieś. Wodne są spoko. Dobra, to idziemy dalej. Przejdziemy sobie bezpiecznie górą. Nie będziemy tutaj się rzucać w oczy za bardzo. Mam nadzieję. Tu jest powrót do domu, spoko, to dobrze wiedzieć, że to jest dom. Wtedy możemy do domu trafić. A my jesteśmy? Tu jesteśmy, czyli tam musimy iść. Tam. Ta mapka się przydaje, naprawdę. Powiem wam szczerze, że ta mapa jest w ogóle kozak. Tu są Tobi slimy. Ale ich nie chcemy za bardzo. Tu coś się... Nie chciałem spadać na dół. Ale to chyba nieistotne, co ja chciałem, a co nie. Co to? Kury. Kury też nie chcemy.
ogóle wyspy jakieś. Wyspy jakieś wszędzie są. Co to? Ciekawe. Hop. Dobra, co tu jest? Tu jest pewnie niebezpiecznie zająć życie. No oczywiście, że tu jest niebezpiecznie. Do wody. Naucz się pływać. I będziesz tutaj rządził się. Dobra, kaj my jesteśmy. Tu jesteśmy, czyli prawie na samym końcu. Prawie na samym końcu wyspy jesteśmy ogólnie. Tam dolecę. O, wpadł. Dolecę spokojnie, patrzcie. Na grzyba, na grzyba. Nie mogę na grzyba. Gdziekolwiek indziej. Mnie będą gonić. Hunter Slime będą mnie gonić. Dobra, zróbmy rundkę. Ja tam mogę wejść jakoś? Nie, nie mogę chyba. Nie uda mnie się tam wejść do góry. Szkoda. Bo chętnie bym zobaczył, co tam u góry jest. Czekajcie, na mapę zobaczymy jeszcze sobie. Czy tutaj nic za bardzo chyba w tym miejscu. Ale tu jest jakiś duży teren ogólnie chyba, tak mi się wydaje, taki duży, tak tu jest ten grzybek ogólnie w tym miejscu. Więc tutaj też coś jest dodatkowego, ale jak tam się dostać? No, dawaj w górę, w górę, w górę, w górę. No nie mogę, nie mogę, ewidentnie nie mogę tam przejść. Won. Won mnie stąd. Nie będziesz mnie straszył. Siema. Ale Huntera to ja bym chciał mieć więcej tych Hunter... No, ej, ej. Tam, leć. Leć sobie stąd. Są złe? Chyba złe, co? Nawet na pewno. Właśnie. Gryzą mnie. Małpy jedne. Hunter Plorty. Ale ja Hunter Plorty mam, nie potrzebuję. Potrzebuję Hunterów samych. Chyba, że ewentualnie połączyć je z czymś takim. Z czymś takim, nie wiem. Z Hone... O, z Honejami może połączę je. Czy ja połączyłem już je? Nie, chyba nie. A może? A może tak było? Nie pamiętam. Powiem. Uj, 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 uj. Gdzie jest? Czemu tu jest przejście, że to do nikąd nie prowadzi? No to. A tu po księżyc tam jest. Dobra. Ja myślę, że możemy powoli zmierzać w kierunku wyjścia, bo tu chyba nic ciekawego nie znajdziemy. Czekajcie, bo jesteśmy w tym miejscu. Chyba tu były. Albo tu były huntery, albo tu gdzieś były huntery. Próbujemy ogólnie ten. Tam musimy iść. Tam musimy iść, tam się kierować. Żeby powoli do wyjścia. Nie gryź mnie. A, dobra. Wiemy, że potrzebuje jetpacka. Tam są wybuchające, ale my chcemy tutaj, tu się dostać, o. Dziękuję. Huntery jakieś? Huntery może jakieś mi się trafią? Bardzo bym chciał huntery, wiecie? Dajcie mi jakieś huntery. Hunter slimy, halo, halo. Gdzie jesteście? Tu żadnego nie ma. Dobra, w takim razie nie ten. Wykorzystamy to sobie. Tadam! W ogóle fajnie by było, gdyby można było się zawsze teleportować w różne miejsca, że odblokowujemy sobie teleport i możemy go wykorzystywać dalej. Ale to, tak to chyba nie działa. Dobra, idziemy zrobić sobie miejsce.
Tu zrobimy sobie dodatkowe. Czy wy jesteście hunterki? Hunter Slime. Okej, czyli one nie są połączone z tymi. Ja myślę, że w tym miejscu... W tym miejscu my zrobimy sobie pound. A, czy nie mogę na nic więcej dodać tutaj im jeszcze. Pudle Slime. Hop, hop. Proszę bardzo. Cieszysz się? Toż kurde. No co za bezczelny. Siedź w tej wodzie. O, mamy. Czemu się w ogóle żywią? A wodą tylko. One w ogóle dają jakieś ten? Ciekawe. Dobra. Teraz tak, skoro mamy to zrobione, to... A tu nie mogę wejść jeszcze. A, bo to jest laboratorium. Ja bym połączył chyba te Honey Slime z Hunterami, wiecie? One nie na razie sobie siedzą. Ja w tym momencie muszę zanieść do domu sobie te ornamenty. Wisimy sobie je nad wejściem. Patrzcie, tu sobie powieszę je. Hop, hop, hop. Ciekawe, że mam trzy takie same. Czy to coś daje, że ten... Czy to coś może działać, jakoś ten, jakoś mogę je później wykorzystywać, sprzedawać, nie wiem, czy to tylko jest ozdoba. A tutaj, moi drodzy, chcieliśmy zrobić sobie... Garden. Tylko taki rozum lepszy. O, taki garden. I tutaj damy sobie mint mango. O, zobacz, jakie drzewo rośnie. Spoko. To mi się podoba. I teraz na szybkości wykarmimy trochę jeszcze rzeczy. Są to jakieś rzeczy. Była skrzynia? Nie było skrzyni. Wydawało mi się. Kurki, chodźcie. Kolejne dwie. Tu są kolejne dwie. Ich na razie nie biorę. Pozbieram te luzem biegające. O właśnie, zobaczcie. O Jezu, ale tego jest. Ale tego tu jest. Panie kolego. Nie zmieści mi się w ogóle. Dobra. Idziemy karmić trochę. Tutaj właśnie zrobiłem, bo to jest... Te tylko mięso jedzą. Ja chyba zostawię sobie tylko jedną taką zagrodkę, a drugą byśmy chyba przeznaczyli na coś innego. Tak mi się wydaje, że nie ma sensu trzymać w ogóle te podwójne wszystkie. Wydaje mi się, że trzeba je pozmieniać w coś innego. Że nie ma sensu trzymać ich podwójnie. Co tu robisz? Ej, ja mam Honey Rock Largo. Kurde, ja połączyłem z tamtym. A dobra, niech będzie. To czekajcie, ja dorzucę tam im od razu ten. Niech się rozmnożą. Połączymy je, spoko, niech będzie tak. Nie to pasuje. Dobra, macie mint mango. I macie henheny przy okazji jeszcze. Jak wy się połączycie, to chyba wszystko wtedy się pozamienia. Dobra, to mamy. Teraz tak, musimy nakarmić to. Proszę. Czemu wy wylazłyście? Dlatego właśnie bo muszę to poograniczać troszeczkę, wiecie, bo za dużo ich tu jest. Trzeba trochę pomniejszyć te ilości, które tam są. Bo będą mi wyłaziły teraz pewnie. Dobra, to jest tutaj. To jest tutaj. Dobra. Teraz tak, to trzeba pozbierać. O, tego też tu jest. Kurde. Jakie ilości. Dobra, karotki. To też nakarmimy przy okazji. No, trzeba będzie ewidentnie ograniczyć ilości tych konej plorty. To stąd były. Tam sobie siedzą. Żebym nie pomylił przypadkiem sobie tego. Żebym nie pomieszał ich.
szybko było stąd. Bo ja muszę to zebrać jeszcze, patrz. Jakie ilości tego tutaj są. O, ja cię kręcę. Łopanie. Dobra. Ktoś jest jeszcze głodny, któryś jest tutaj? Nie, leżą tutaj sobie. Dodam wam kilka tych jeszcze. A ta? Tylko, że musiałem to nakarmić jeszcze. To badziewie. A to jest głodne. Zrobiłem źle, że połączyłem je mięsne z mięsnymi. Powinny być chyba inaczej połączone, żeby to miało ręce i nogi. To jest w ogóle masa tych. Masa... kogutów. Trzeba będzie kilka kogutów stąd zabrać. Da się przeznaczyć na pokarm, dla innych rzeczy. Cześć miśki, siema. Jak już tak sobie wyszłyście ładnie, to ja dla was znajdę miejsce w żołądkach kogoś. A tego nie mogę wziąć, dobra. To lecimy tam do bazy. Lecimy do bazy, jak będzie 30 minut minęło. Nakarmimy na szybkości te wybuchające i będzie idealnie. Macie. Mata. A docelowo chyba faktycznie trzeba będzie zmienić, żeby tutaj nie było podwójnych zagród z tymi samymi slajmami, bo to bez sensu. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest bez sensu. Dobra, moi drodzy, kończymy. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku z... albo tej samej gry, albo innej. Zobaczymy. Dzięki za uwagę, na razie, trzymajcie się, cześć!